Cześć, Siema, witajcie. Ja jestem Adrian i zapraszam Was na mój kanał z FIFA Mobile i nie tylko, no ale dzisiaj tylko Fifka. Ponieważ w UEFA Champions League finałowym evencie odbiorę Highlife playera 104 overall. Jak możecie zobaczyć, jednego zawodnika już odebrałem. Jest to Gnabry na RM z attackingiem. I drugi zawodnik, którego odbiorę. No, możecie pisać, kogo wy odebraliście, bo dwóch zawodników na free-to-playu można było odebrać. Trzeciego być może uda się przy użyciu gemików. No, ja tutaj zastanawiałem się nad Neymarem, nad Halandem, też Davisem, bo on jest. Y Jednym z droższych tych załąków ze 104 overallem. Także, jak ktoś z Was chce tutaj iść pod zarobek, to polecam Wam brać Davisa, bo on 24 miliony chyba kosztuje. Tylko pamiętajcie, że jak go odbierzecie, to żebyście te 10 rankapów przepalili wcześniej kogoś innego. No bo większość kart około 20-18 milionów nawet kosztuje. Patrzyłem na markecie dzisiaj. Także mocno e, zeszły z ceny, bo wcześniej to było po 30 milionów około. No ale będzie to napastnik, którego odbiorę. Piszcie, kogo wy odebraliście, jakich piłkarzy. E, no pewnie myślicie, że naszego Lewandowskiego odbiorę, 104 karta, no zaibista, co tu dużo mówić. E, z tego co wiem, z opinii innych graczy, ta karta Lewandowskiego to jest. Jeden z najlepszych napastników w ogóle, jedna z najlepszych kart w całej grze, no ale on niestety ma longshota, także mi się nie przyda, a ja gram na boosty. Gram na skill boosty, żeby żeby po prostu tutaj ten overall wycisnąć do końca, jak cytryny, jak najbardziej się da. No i ja tutaj lecę w attackinga i dlatego też biorę Holanda. No biorę tego Halanda, co tu dużo mówić, no bo ma tego attackinga z tego co wiem on też jest dobry nie aż tak dobry oczywiście jak Lewandowski z tym longshotem no ale zastanawiam się nad Neymarkiem, bo on też właśnie ma attackinga i będę chciał właśnie może sobie na koniec taką formację zrobić z kamem. z dwoma estekami, bez skrzydłowych i być może tego Neymarka jeszcze mi się uda uzbierać punkciki na niego no ale na razie Halanda biorę jako mówi taki drugi wybór, także odbieramy i zaraz sobie go tutaj wsadzimy do składu. O, proszę, Halland jest, 104 karta. Pięknie. Świetnie wyglądają te karty finałowe z UCLA po boku z tym pucharkiem uszatym z Ligi Mistrzów. Pięknie to wygląda. E no, co ja tu mogę powiedzieć? O, rankupy są do odebrania, to biorę <gry> oczywiście, za odebranie tych dwóch zalotników, przejdę sobie do składziku. 105, 156 overall już jest. Także lecę tutaj, cisnę do końca jak najbardziej się da. No, i tak to wygląda na chwilę obecną: 3-4, czy flat, formacja. Które grałem od dłuższego czasu natomiast do końca edycji chyba, że się w pre-sezonie, który wyjdzie pewnie za 4 dni coś się zmieni i wyjdą jakieś inne karty ale prawdopodobnie 3-4-1-2 to będzie taka formacja moja już do końca edycji także tutaj sobie oczywiście Holanda damy no jest 155 ale to jest tylko dlatego, ponieważ no tutaj na Kami jest best. Jak tutaj Neymara odbiorę, to właśnie będzie Neymar, i będę miał cały atak łącznie z lm i RM-em na atakingu, całą obronę na holdingu. No i fajnie myślę, to będzie tutaj współgrał ze sobą. Tak będzie chyba mój skład do końca wyglądał, ale. Jeszcze zobaczymy jak właśnie jak to będzie. No i zobaczymy czy w ogóle mi się tego Neymara uda. Tutaj jeszcze tą trzecią kartę z Ucela 104 Hive Life playera odebrać. No bo na razie nie mam punktów w ogóle. Ile ja mam? Chyba 10. Poczekajcie. Tak 10, a trzeba 800 zebrać. No to tak. 4 dni zostały do końca. 4 dni. I ile tych punktów z pucharkiem można zdobyć? No energii to... 24 energie mamy, bo co godzinę się odnawia, to 24, a iwenciki kosztują 3 energii. To ile to jest? Czekajcie. 24 podzielić przez 3, no to daje nam liczbę 8. 8 iwencików, które mamy tutaj na dzień. 8 razy 6, to ile to jest? 8 razy 6, ok. No, 48. Będziemy liczyć, że jako 50, to 50 pucharków na dzień można zdobyć. A zostały 4 dni, to jest 50 razy 4 to daje 200 pucharków. Ok. No, tutaj energię jeszcze mam. 12 energii. Razy 7 to, to będzie ponad 80 energii. Podzielić na 3. No to będzie 25 jeszcze skill game'ów. 25 razy, razy 6. No to da mi to jeszcze około 200 punktów. To 400 pucharków będę miał. Zobaczmy jeszcze do sklepu. No bo tutaj jeszcze są te punkty. Z pucharkiem UCL Finals O tutaj są Za gemiki 2,5 tysiąca gemików kosztuje No ale tutaj kurła tylko 30 ich jest No to ja mam 10 tysięcy gemików To 4 paczki by były tylko 4 razy 30 to 120 Kurła mało 500 Ponad 500 punktów tylko będę miał No to mi nie starczy Kurła na trzeciego ty, to ja nie wiem, jak ja to zrobię. Hmm. Tu mam taką zagłostkę. No tu jest jeszcze paczka za 24 zł, ale tu kurwa też. Zaś 30 punktów, no to się nie opłaca. Jakby było chociaż 100 punktów, dopy mi się opłacało. To, no, nie wiem, 500 punktów dopiero będę miał, 550 może. No to mi będzie brakowało jeszcze z 250. No tu jest ta paczka z 95 zł. No to 300 jest, ale nie będę przecież wydawał pieniądzów już na tą edycję. No to kurwa, ja nie wiem, jak ja to zrobię. No, FIFA pointsy mam jeszcze niby 2000. No to bym miał jeszcze dwie paczki, tak? Ale mi to by dużo nie dało. Ty chłopie, to ja nie wiem, jak to zrobię, żeby te, tego trzeciego odebrać. Ty! A tu jeszcze są te punkty kurwa. Z pucharkiem, 100 punktów będę miał. No to 650 będę miał. Co najmniej, to 150 mi będzie tylko brakowało. Ty. To może się uda na farcie wielkim tego trzeciego Hive Life playera odebrać. Także zobaczymy, może się uda. No a w tym odcinku jeszcze. No Champions Journal to już tu nie będzie żadnych punktów, bo to zrobiłem. Tak, skończyłem to. No, ale tutaj jeszcze UCL rewards sobie zobaczymy, bo jeszcze nie odbierałem tutaj tych nagród z, drugiego, z drugiej zakładki, znaczy się, która wyszła. No, a tu są też ciekawi zadnicy. Możecie się pochwalić, kto z was trafił Messiego, bo ja Messiego nie trafiłem, ale może się uda trafić Neymara. Jest Neymar. Co ciekawe, to jest drugi Neymar w tym evencie, bo jest ten Neymar na kamie. Tutaj jest Neymar z 2 na STQ. Second strikerem, też ciekawa karta. No, Messi go się nie udało trafić, to może na koniec Neymara <laughs> za pierwszym strzałem, także ile? Ty, sześć strzałów mamy, to może się uda. Albo chociaż tego Sterlinga. <laughs> Zobaczymy. Kto nie próbuje, ten nie trafia. No zapewne zaś załodnik 88 wpadnie. Ten najsłabszy. A nie, 90 nawet wpadł. Llorente. Aha, okej. Okay. 88 nie ma. Jest, jest trzech gości 89. Marcelo. Wiślak były. Pozdrawiam serdecznie kibiców tego klubu. No pewnie zaś... Tych trzech zawodników trafię, kampla, marcelo i martineza Znając życie tak będzie Mogę się o to założyć Oni ten raz tani są bo ile? ze 100 tysięcy oni kosztują Czy tam ile, nawet nie patrzyłem No skill boosty mi się trafiły 200 skill boostów chyba Holdinga 10, to tylko to mi będzie potrzebne tak to nic poza tym. No, cztery paczki jeszcze. I może się jednak uda tego Neymara tutaj trafić. Piszcie, chwalcie się komu się udało, komu nie. Albo Messiego. Ty! 96, czupomuting. Czupomuting. Ty. To ja mam farta normalnie, gościu. Raz, dwa, trzy, cztery. Piątego od końca trafiłem. Ja myślałem, że 89 wpadnie, a tu ładnie pocisnąłem nawet. No trzy paczki, to akurat ty, tych 89 teraz trafię trzech. A tu boom, Neymar wyskakuje. To by dopiero była akcja, niezła. Co to za porąbana akcja? A, Martinez. Także teraz zaś Marcelo i Campbell wpadną. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek, moi drodzy. Widzimy się, to znaczy, że nie widzimy. Słyszymy jutro. No, przedostatnia... Ty, 92! Orban! Gościu, to ja mam farta normalnie. No i pewnie Marcelo. Także ostatnia paczuszka leci do tworzenia z... Uszatym pucharem pożądania, no i kończymy odcinek. I Neymar na pożegnanie się z Wami, a nie skillboosty się z Wami pożegnają. Także to by było tyle. Trzymajcie się, cześć.